Siemanko, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson i Doman, cześć. Dzisiaj czas na kolejnego blind testa. Tym razem będzie sprawdzenie charge'a trójki z Philipsem Shockboxem 500M. Skoro widzicie maseczki na naszych głowach, tak więc wiecie, że będzie to blind teścik. Będzie to troszeczkę inny blind test aniżeli zawsze, bo tym razem zgodnie z Waszymi komentarzami ta osoba, która nie będzie się wypowiadała, będzie miała założone słuchawki z muzyką, żeby podświadomie nie zmieniać swojej decyzji, czyli troszeczkę jak w familiadzie. I to za NC. A skoro jak w familiadzie, to musimy opowiedzieć suchar. To jakiś suchar w stylu tak. Karola Strasburgera bym poprosił. Co mówi Chińczyk, gdy patrzy na szybę? To Shiba! Ja mam jeszcze drugi. Dlaczego Robin Hood? Bo mało jadł. Dobra. Dziękujemy Piotrowi za pożyczenie nam, czyli JBL Charge'a 3, już po raz enty. Chyba trzeba będzie kupić od niego tego Charge'a, bo częściej u nas stoi niż u niego. Ostatnio to, słuchajcie, w biurze go już zostawił, nawet już go do domu nie zabierał. Dlatego go przywiozłem od razu. Dużo racji w tym jest, natomiast zanim przejdziemy do blind testa, szybkie porównanie tych głośniczków. Reksio, nie podoba Ci się koncepcja naszego materiału, że tutaj coś tam pod nosem? Wchodź pod krzesło i pod krzesłem masz siedzieć. Jeśli chodzi o wersję Bluetooth. Truje Charge 3.4.1, Shockbox 2.1, czyli widać, łopanie, to chyba to jest stary głośnik. Że różnica jest duża. Jeśli chodzi o przetworniki. Ile on ma lat? Nie wiem. Charge 3.3, 2x50 mm, Philips 2x2 cale. Jeśli chodzi o maksymalną moc, no to w Charge'u 20 W w RMS-ie, w Philipsie 30 W w RMS-ie. Maksymalna głośność, no tu jest podobnie, bo Charge 100-101 dB, natomiast Philips 100-102 dB, więc bardzo, bardzo podobnie. Pasmo przenoszenia 65 Hz, 20 kHz w Charge'u i 60 Hz, 16 kHz w Philipsie. Akumulator, jaki się tu znalazł, 7500 mAh w Charge'u, 2200 mAh w Philipsie. Jeśli chodzi o czasy ładowania, to ten mniejszy akumulator w Philipsie naładujemy w około 3,5 do 4 godzin, natomiast ten większy w Charge'u, 7,5 tysiąca mAh, naładujemy w 4 godziny. No jest różnica technologii, tak? Jest różnica technologii. Czas odtwarzania w Charge'u do 20 godzin, w Philipsie do 8 godzin. Jeśli chodzi o wymiary, no to 21x9x9, jeśli chodzi o Charge'a, centymetrów. Jeśli chodzi o Philipsa, 23x10,5x10 cm. Waga zbliżona, bo jeśli chodzi o Charge'a, no to tu mamy 800 gramów, jeśli chodzi o Philipsa, 1 kg. Obydwa głośniki mają IPX7, obydwa głośniki możemy topić. Cena również jest zbliżona jak na te dwa głośniki, bo jeśli chodzi o Charge'a, to cena 460 zł, jeśli chodzi o Philipsa, 370 zł. To znaczy, a nie, no jeszcze się nie wypowiadam. Posłuchajmy, bo ja powiem Wam, że nie pamiętam kompletnie, jak grają te głośniki. To będzie ciekawe doświadczenie. Też tak uważam. Na początku w teście głównym Philipsa mówiłem, że różnica jest ogromna, że różnica jest ogromna. Że w sensie on taki super? Tak, nie, że Charge trójka był taki super. No to teraz już nie jestem do końca tego taki pewny. A co słuchałeś? Szukujesz. Słuchałeś przed testem, jak nie grają? Nie, nie, nie. A to przepraszam. Tego tylko. A który ładniejszy Waszym zdaniem? Philips. A ja bardziej wolę kształt Charge'u. Zdecydowanie Philips. Typowy Clarkson. Dlaczego? Te załamania, no ten jest śliczny po prostu. Jakby on, Charge, wszystkie JBL-e Charge wyglądały tak jak ten Philips, to by były 100 razy ładniejsze. Nie. Ja już opaskę swoją założyłem, nie wiem jak Konrad. Czyni to niniejszym. Czyni to niniejszym. Widzicie słuchawki w moich rękach, tak więc będziecie wiedzieli, że to ja pierwszy będę słuchał muzyki, podczas gdy Doman będzie wypowiadał się, który głośnik jego zdaniem grał pierwszy, a który grał drugi. I który grał lepiej, a który gorzej. Dokładnie. Dwa zdania. Dokładnie. Który grał lepiej, który grał gorzej, który grał pierwszy, który grał drugi. Burzyk będzie naszym mieszającym i puszczającym muzykę, tak więc niech czyni honory. Gotowi? Gotowi. Zawsze jak zakładam tę opaskę, to chce mi się spać. Ja też bym tak komara przyciął. Dobre są takie dzień te opaski. No. Bo to po to są. Mordy nie świeci. Tak, zakładasz i... Mieszam, jakbym nie wiem, co miałby mieszać. Kopy zasadzasz na razie w ten stolik chyba. Miesza, losu. Dobra. Został na stole ten głośnik, który będzie grał. Drugi na razie jest poza stolikiem. Okay. Dobra. Jesteście gotowi? Jop. Zawsze i nigdy.
Uwaga! Your Love Is DeLorean. Oczywiście musiał jechać samochód i jeszcze pociąg. Zmieniamy głośnik i gra drugi, ta sama piosenka. To jest chyba głośniejszy. Te problemy na twarzach przerysują. Wracamy do pierwszego głośnika w piosence rockowej. Difty, Light Drinking. Drugi głośnik, ta sama piosenka. O, no fajnie. Chyba nie ta sama. Ale identycznie, nie? Skubany zamieszał. Ja już swoje typy mam. Uwaga, ustawiam głośniki. Adson, zakładaj słuchawki. Zaraz odtwarzam muzykę, żeby Adson nie słyszał, co Doman będzie mówił. Uwaga. Muzyka ze słuchawek już gra, więc Adson teoretycznie nie powinien nas słyszeć. Adson, głupi lamusie, słyszysz mnie? Chyba nic nie słyszy. Bo nie reaguje, to mnie nie słyszy. Dobrze, słowem podsumowania, głośnik, który jest po... Nie pamiętam. Dobra, nieważne. Słuchajcie, wydaje mi się, że pierwszy głośnik... Znaczy, generalnie podobał mi się bardziej ten drugi głośnik, bo wydawało mi się, że więcej trochę było słychać, że jakby trochę tak szersza scena była, więcej trochę dźwięków było słychać. No ogólnie ten drugi podobał mi się bardziej. Pierwszy trochę mniej, ale generalnie nie grało, nie było aż takiej mega przepaści między nimi, to muszę podkreślić. W drugim też troszkę mi się wydawały lepsze niskie tony i trochę głębszy był. I no nie wiem, no stawiam, że ten drugi to był Charge 3, a pierwszy to był Shockbox Philips. Dobra, wracamy do Adsona, pauzujemy muzykę. Panie Adsonie, czas na twoją wypowiedź. Przyjemnie się słuchało, mniejszą presję wtedy czułem. Moim zdaniem ładniej grał drugi głośnik i obstawiam, że był to JBL, natomiast pierwszy głośnik to chyba był Philips i grał troszeczkę gorzej. Ale mimo wszystko myślałem, że różnica będzie dużo, dużo większa. Panie Adsonie, słuchaj, jakbyś, jak słyszę teraz ciebie, to jakbyś skopiował moją wypowiedź, tylko krócej. Aha. Tak, pierwszy głośnik grał ten, który jest obok Adsona. Odsłaniam. No to mieliśmy rację. No. Głębszy był, bardziej ten drugi, trochę tak, głębszy i więcej było słychać. Więcej było słychać, gitara była znaczna. W pierwszej piosence może nie było aż tak,
aż tak jakoś tam znacząco, nie, nie, ale w drugiej, gdzie była ta gitara, faktycznie to dużo, dużo lepiej było w drugim głośniku. Bo było tak więcej tej gitarki, była taka głębsza. Ale mimo wszystko myślałem, że różnica między nimi będzie dużo większa. Nie, przepaści nie było, ale faktycznie drugi grał lepiej. Ale bardzo fajne rozwiązanie z tymi słuchawkami, bo faktycznie jak zdejmiesz, jak już zatrzyma się tą muzykę tam, to czujesz taką presję. Kurwa, co on powiedział? Ale najpiękniejsze, ja to się tak śmiałem, jak ty mówiłeś swoją, jak mówię, jakby słyszał siebie. No to tam grają podobnie, ten drugi trochę lepiej i to jest Czarczy. No ale co, mimo wszystko pojedynek staruszków. Chyba Czarcz jest młodszy niż ten Philips. Ale mimo wszystko obydwa są leciwe. No już tak, bo Czarcz będzie miał ze 4 lata zaraz, czy 5. Słuchaj, zaraz będzie piątka, przecież już została zapowiedziana, no, nie? Philips też będzie miał ze 4-5 lat, więc... Dobrze mówię? Chyba tak, chyba Czarcz piątka był? My zaraz będziemy mieli po 33, więc pojedynek samych emerytów. Samych emerytów, ale jednak trafnie. Trafnie. Jednak coś te uszy się wyrobiło ostatnimi czasy. A między nami kolejny remis. Gratuluję. Gratuluję całej rączki. Słuchajcie, to jest tak jak w Weszło. Jest taki zawodnik Rocky, czyli naczelny Weszło. Jak grają w quiz o starych Słowakach, to żeby nie wygrywał zawsze Rocky, to wzięli go do prowadzenia tego programu. Tak samo jest u nas, żeby nie wygrywał zawsze Burzyk, teraz my występujemy za Sonem Blind Testa, chociaż zaraz będziemy nagrywać drugiego i chyba ja będę występował z Burzykiem. Tak więc co? Do zobaczenia w następnych materiałach. Z wami dzisiaj Jadson. I Doman. Cześć. Dajcie znać, co myślicie o tych głośnikach. Może macie je, no bo to już naprawdę są wiekowe głośniki. I też przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby zaglądać na nasze sociale. Instagram, Facebook, no i subskrybujcie, komentujcie, łapujcie. Bądźcie z nami, bo was kochamy. Siema! Ale bąk. Tam. Na lawendę poleciał. Ja się myślałem, że zesrałeś. Ja też. Na lawendę poleciał. Lawendowy bączek, chyba nie ma rączek.